Energa Sailing Cup. Brawo dla Polskiego Związku i brawo dla firmy Energa. Cel tego wydarzenia, żeby właśnie pokazać żeglarstwo w jego formie takiej trochę i sportowej, i edukacyjnej. Nie znajdziemy następcy Mateusza Kruszniewicza, Dominika Życkiego, Przemka Miarczyńskiego, Piotrka Myszki, Zosi Klepackiej, jeśli takich programów nie będziemy realizować. Świetnie zorganizowany program całorocznego ścigania pozwala na to, żeby walczyć, pracować, robić postępy i spełniać marzenia. O to chodzi. Wielki finał, Sopot, imprezy towarzyszące. Łowią ryby, rzucają cumą, robią węzły, śpiewają szanty. Bardzo mi się to podoba. Bardzo dobrze. Jest super. Co ci się najbardziej podoba? Wszystko. Pokaz katamaranów, do tego różne inne jachty. 6 diamantów, które w zeszłym tygodniu startowały w Energa Sopot Match Race pod najlepszymi sternikami świata. Teraz w trochę innym składzie, oprócz 40 najlepszych optymistiarzy w Polsce. Przez 3 dni mieliśmy również dzieciaki programowe, które tak no, pierwsze swoje wyścigi w życiu miały szansę rozegrać, tylko porywalizować. Byli z nami stypendyści programu, osoby, które były laureatami, zwycięzcami poprzednich edycji. Właśnie oni wywalczyli te stypendia w kwotach około 15 tysięcy złotych. Dzięki stypendium, jakie dała mi Energa Sailing Cup, mogę pływać na 29erze, ponieważ mam więcej pieniędzy na wyjazdy i na realizowanie swoich dalszych marzeń. Moje życie jest podporządkowane temu żeglarstwu. Codzienne praktycznie treningi, wyjazdy, to za granicę, to gdzieś w Polsce. Bardzo się cieszę z tego, że udało mi się właśnie wygrać te stypendium. Wiem, że to bardzo mi pomoże w dalszej przygodzie z żeglarstwem. Bardzo pomaga młodym żeglarzom się rozwijać. Trzy dni w bardzo trudnym, zmiennych warunkach rozegraliśmy 6 wyścigów. Dzieciaki spisały się na medal. Optymist to jest łódka taka przygotowawcza. To jest pierwszy krok w zasadzie no, dla małych dzieci, taki, żeby chwycić żeglarstwo. Na pewno ci najlepsi zawodnicy, którzy wygrali, no to potwierdzają tylko to, że zasługują na to wsparcie, jakim tutaj Energa ich otacza. Jestem pod wrażeniem tego, jaki poziom prezentują, jacy są zacięci, a przy tym jakimi są fajnymi dzieciakami, takimi dojrzałymi. Dzięki NRZ możemy spełniać nasze marzenia. Żeglarskie marzenie, no to pojechać na olimpiadę. To jest znakomicie, to bardzo wielki sukces. Ten top tutaj optymista, oni to są mistrzowie świata, Europy i jest duża szansa, że za jakieś 5-6 lat oni dostaną się do tej kadry narodowej i będą reprezentować kraj. Mamy naprawdę wielkie możliwości, fantastyczne akweny, nic tylko z tego korzystać. Myślę, że program Energa Sailing to jest taki fajny zaczyn do tego, żeby urosło nam dobre żeglarstwo.